akcję. Gotowi? Tak jest? Idzie. Uwaga. Zacytuję kolegę Wałczuka, który jest współautorem, który jest autorem tekstu Tarantino. Wersje akustyczne powstały w Mieście Ludzi Szalonych. Po raz kolejny zespół Red Lips powrócił na warszawską Pragę. Zamknęliśmy się na Pradze, w Warszawie, w piwnicy. Wersje akustyczne różnych utworów to jest swego rodzaju takie obnażenie się artysty. Nie ma mowy tutaj o wzmacnianiu dźwięku, o kompresji, jakiejkolwiek edycji, mało tego i tym kluczem szliśmy wspólnie, produkując tę wersję. Żaden instrument nie został wyedytowany, nie stroiliśmy wokali, nie wyrównowaliśmy bębnów. Zostało to tak nagrane. To jest kolejny punkt naszej tej podróży, wspólnej lipcowej podróży, mówiąc o tym, że trzeba starać się wyróżniać, trzeba być, każdy walczy o byt. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy, żeby ktoś nas pogłaskał, przytulił, potrzebujemy przyjaciół i tylko w tym gronie lipsów, naszych najbliższych znajomych, właśnie szczere takie dźwięki, ta wypowiedź akustyczna. Bez, że tak powiem, upiększać. Nie dogoni mnie, Batman i Johnny Depp, nie dogoni mnie. Tak naprawdę trudno mi wybrać ulubione utwory. Wynika to głównie z tego, że ta płyta to jest taka płyta, na którą ja bardzo długo czekałam, na którą pracowałam wiele lat. I to tak jakby wybierać pomiędzy swoimi dziećmi to, które się kocha najbardziej. Jeśli faktycznie miałabym już wskazać utwory, które jednak wzbudzają we mnie największe emocje, to no zdecydowanie jest to utwór, który jest jedyną taką sentymentalną propozycją na płycie, to jest Zanim odejdziesz. Opowiada o emocjach, które są we mnie tak naprawdę od wielu lat. One są cały czas bardzo prawdziwe, bliskie i takie żywe. No bo dotyczą określonej historii, która się wydarzyła w moim życiu. Kilka lat temu miałam wypadek samochodowy, w którym zginęła bardzo bliska dla mnie osoba. Gdy na deszczu zmokniesz, zanim odejdziesz, ja będę przy tobie. A gdy zechcesz ze mną być, po prostu przyjdź. Płyta jest fajna przede wszystkim, bo jest specjalne wydanie, na którym są wersje akustyczne naszych piosenek, naszych singli. Muzyka akustyczna różni się od elektronicznej tym, że nie jest komputerowo zaprogramowana, nie jest matematyczna, bardziej opiera się na feelingu, na odczuwaniu niż na świadomym układaniu klocków. I właśnie przez to jest bliższa człowiekowi i te emocje są dla słuchacza bardziej odpowiednie. Jaki numer mam wykręcić? Dokąd zasłać? Pamiętam taką sytuację, że jedna z moich przyjaciółek była w związku, w którym jej facet wiecznie mówił o tym, że robi coś nie tak, że ciągle jest źle pomalowana, źle ubrana, że nie wysławia się tak, jak powinna, że zajmuje się tym, czym nie powinna, że na imprezach zachowuje się niestosownie. I tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę koleś jest palantem, że tak twierdzi, a ma piękną, atrakcyjną, cudowną kobietę przy swoim boku, która wskoczyłaby za nim wtedy w ogień. To mnie zainspirowało do napisania piosenki Czarne i Białe. Czarne i białe, nie będzie już tak doskonale, tak permanentnie. Moją ulubioną piosenką na tej płycie jest jedna ze świeższych kompozycji zespołu Red Lips. Jest to piosenka pod tytułem Szanta. Piosenka o bardzo pozytywnym przekazie. Piosenka mówiąca o tym, że mimo trudnych chwil, mimo deszczu, mimo ciemności, mimo ciężkich chwil można sobie poradzić. Dzięki grupie, dzięki ekipie, dzięki pozytywnym wibracjom, pozytywnym myślom.
Co oczywiście nie znaczy, że innych piosenek też nie lubię, ale jeżeli miałbym już stawiać na tą najbardziej ulubioną, to Szant. Przyjaźń w życiu jest bardzo ważna. Jeśli mamy taką przyjaźń, posiadamy, to musimy o nią dbać. Ja bardzo lubię pracować z brzmieniem. Brzmienie w zespole Red Lips jest bardzo dopracowane. Wspólnie działamy nad brzmieniem tego zespołu, zarówno w studio, jak i na scenie. No i myślę, że efekty mogą słuchacze posłuchać na najnowszej płycie. Oczywiście przedstawienie naszych piosenek w wersji akustycznej zmniejsza trochę natężenie i moc tych dźwięków, które możemy dopalać. Dlatego właśnie ta wersja akustyczna jest inna. No bo gdybyśmy przecież zagrali dokładnie tak samo, jeden do jednego, no to nie... Jaka by to była właśnie zmiana? Nie? Dostosowanie właśnie tego do tych naszych warunków, tego, że nie mamy tego prądu, powoduje właśnie tę inność i zapraszamy właśnie naszych fanów i ludzi zainteresowanych tą formą, żeby sobie to sprawdzili i zobaczyli, jak to wygląda, jak to brzmi. No i właśnie dlatego to robimy. Zanim odejdziesz, ja będę przy tobie. Podczas pracy, zwłaszcza na części akustycznej, bardzo mocno wyróżnił się utwór pod tytułem Tarantino. Zdałem sobie sprawę w zasadzie wczoraj, że jest to tekst, który tak naprawdę jest taką wizytówką Lipsów. Jest takim wspólnym mianownikiem do tego, co tak naprawdę chcemy komunikować ludziom. Cały czas wszyscy gdzieś pędzimy, cały czas nieraz przelatujemy na czerwonym świetle, nie zawsze jest zielone, najczęściej jest pomarańczowe. Zawsze staramy się wychodzić poza nawias, poza ramy. I staramy się ludziom, staramy się naszych słuchaczy, zresztą nie tylko słuchaczy naszych, wszyscy, z którymi mamy zawodowo do czynienia, jak i prywatnie każdy z nas z osobna, przekonać do tego, że w tym naszym jednym życiu naprawdę warto być sobą i jeśli się za coś już bierzemy, to staramy się robić to z pasją, ogromną pasją i angażować się na maksa, bo to tylko wtedy ma sens. Dlatego Tarantino i tym bardziej cieszę się, że znalazł się na liście tych wybranych utworów do wersji akustycznych. I wydaje mi się, że wiele osób zostanie zaskoczonych właśnie tą wersją, bo skoro ja jestem zaskoczony i reszta Lipsów jest zaskoczona, to wydaje mi się, że nie bez powodu tak się właśnie dzieje. Nie dogoni mnie James Bond i Brad Pitt. Nie dogoni mnie Batman i Johnny Depp. Nie dogoni mnie Bruce Willis i De Niro. Nie dogoni mnie.